Fizjoterapia jest dynamicznie rozwijającą się gałęzią medycyny weterynaryjnej. Pozwala na znacznie szybszy powrót do zdrowia zwierząt po zabiegach operacyjnych. Jest wspomożeniem dla zwierząt starszych, dając szansę na zachowanie sprawności fizycznej w podeszłym wieku. W klinice Vetriver nasi pacjenci mają możliwość korzystania z szeregu zabiegów fizjoterapeutycznych, dostosowanych indywidualnie do potrzeb pacjenta. Masaż leczniczy to podstawowa metoda fizjoterapeutyczna, znajdująca zastosowanie w leczeniu wielu schorzeń. Ma działanie przeciwbólowe, poprawia mechanikę stawów, uwalnia wzrosty, poprawia krążenie, ma działanie przeciwbólowe. Ćwiczenia terapeutyczne dzielimy na ćwiczenia bielne, polegające na ćwiczeniach z zakresu ruchu oraz rozciąganiu. Korzyścią z nich płynącą jest zwiększenie zakresu ruchu, stymulacja układu nerwowo-mięśniowego. Ćwiczenia aktywne i wspomagane poprzez współpracę z terapeutą i opiekunem, zwierzę jest w stanie przywrócić swoją prawidłową motorykę i poczucie przestrzeni. Elektroterapia wykorzystuje przepływ prądu, stymulujący zarówno nerwy, jak i mięśnie. Ma działanie przeciwbólowe, zwiększające ukrwienie i stymulujące mięśnie. Pomaga przeciwdziałać przewlekłemu bólowi, jak i odbudowywać zanikłe mięśnie. W hydroterapii wykorzystywana jest bieżnia wodna. Pomaga w rekonwalescencji po zabiegach kostnych, zwierzętom z problemami neurologicznymi i pacjentom wykazującym zaniki mięśniowe. W magnetoterapii jest używane pole magnetyczne, mające korzystny wpływ na gojenie się tkanek, w tym po złamaniach. Ma działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne. Pomaga w procesie leczenia trudno gojących się ran. Wykorzystywana również w przypadkach chorób zwyrodnieniowych. Metody wykorzystywane w fizjoterapii zwierząt w klinice Vetriver są dostosowywane przez fizjoterapeutę do potrzeb zwierzęcia i monitorowane w przebiegu rehabilitacji. It's one unique, one special vibe.